Dzisiaj Dzień Dziecka, święto wszystkich maluchów, dlatego postanowiliśmy zapytać naszych najmłodszych mieszkańców, czy lepiej jest być dorosłym czy dzieckiem? Dzieckiem. Dlaczego? Można robić dużo fajnych rzeczy i można jeszcze tyle przygód przeżyć. Jakich na przykład? Na przykład można... coś to było... No co mogą robić? Można poznać nowych koleżanki, kolegów. Dziecka, co to jest? Że trzeba, że... Nie, sama zapomniałam. Święto wszystkich dzieci. No właśnie. Co to ma lepiej, dzieciaki czy dorośli? Dzieciaki. Dzieciaki, bo są różne takie, jak to powiedzieć, atrakcje. A czego powinno się życzyć dzieciakom w dniu ich święta? Zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby mieli dobrze... I uśmiechów! Dobrze mieli oceny, no i ten, żeby dobrze wychowalnie były. A jest lepiej być dzieckiem czy dorosłym? Nie. Dorosłym! Dzieckiem! Dlaczego dorosłym? Bo tam ma się w biurze, się siedzi i się... Ten i się robi w komputerze różne sprawy i się rządzi całym biurem. Dzieckiem. A dlaczego lepiej dzieckiem? Bo można się bawić, można w domu oglądać bajki. A ty jak uważasz? Dzieckiem. Dzieckiem, a dlaczego lepiej dzieckiem? No bo możemy jeszcze się pobawić, możemy obejrzeć zabawki w sklepie. A ty jak uważasz, lepiej być dzieckiem czy dorosłym? Dorosłym. Dlaczego? No bo można zmywać, bawić się w biurze, może być w biurze i poważne sprawy mówić. Fajnie jest być dzieckiem? Tak. A dlaczego? Co fajnego mogą robić dzieci? Malować. Co jeszcze? Iść do parku. A co można ciekawego robić w parku? Bujać na bujawce. A powiedz mi, co to jest Dzień Dziecka? To się dostaje na urkę. Albo jakieś zabawki. I to jest fajne święto? No. A powiedz, jak myślisz, lepiej jest być dzieckiem czy dorosłym? Dzieckiem. A dlaczego? Bo można się wszystko robić. A dorośli nie mogą wszystkiego? Nie. Fajnie jest być dzieckiem? Pokażę. Ale chodź, powiedz nam też. Ale nie pokażę, tylko powiedz. Czy fajnie być dzieckiem, powiedz. Fajnie. A dlaczego? Co mogą robić dzieci? Ja będę trzymał. Ty będziesz trzymał? A co mogą dzieci robić? Ale to nie trzymaj tak blisko, to sobie trzymaj sam i mów. Ale nie... I będę... Figurki. Na figurki. A z czego te figurki będą? Malował jajka. Malowany longer ma jajka. Nasz pociąg. No to o pociągu. Jecie pociąg z daleka. Ja nikogo nie czeka. Kołdu to się łaskawy. Ja wiesz na tą daćka da tatusia. Lepiej jest być dzieckiem czy dorosłym? Dzieckiem. Dlaczego? Bo nie trzeba nic robić, tak jak dorosły w ciągle pracuje. A co dzieci robią? Tylko leżą i mogą się bawić. I co jeszcze fajnego może się dzieciom przydarzyć? Może się przydarzyć takie coś, że rodzice mają bardzo dużo kasy i jadą z nami wszędzie. A powiedz mi, co to jest Dzień Dziecka? To tak. I dzień, w którym wszystkie dzieci mają wszystkie dzieci mają farta, bo rodzice im kupują dużo zabawek. Więc lepiej jest być dzieckiem czy dorosłym? Dzieckiem. Dlaczego? Bo wtedy nie trzeba chodzić do pracy. A co to jest Dzień Dziecka? To taki dzień, że wtedy rodzice dają prezenty. Albo dają buziaka, albo przytulają.
dzieckiem. Dlaczego? Bo potem nie trzeba sprzątać i potem można się bawić. Co jeszcze mogą robić dzieciaki? Bawić się fajnie. Dzień dziecka to dostaje zabawki dziecko. Kto ma lepiej, dorośli czy dzieci? Dzieci. Dlaczego? No bo mogą oglądać bajki. I co jeszcze mogą dzieci robić? Jeść słodycze. A co to jest Dzień Dziecka? Dzień Dziecka to jest taki dzień, w którym rodzice mogą pokazać swojemu dziecku, jak bardzo kocha to dziecko.